Heroic kontra Movistar Riders. Runda pistoletowa i od razu bardzo ciekawy początek ze skrótem środka od Heroic. No, już tak naprawdę pierwsza eliminacja z Opanas, już łapiedec jego. Paczka jest zamknięta z dwóch stron, chociaż tutaj jeszcze przygotowany Mopos, że naciska już w tym momencie refresh i za kilka sekund prawdopodobnie dołoży eliminację. No tak się stało. Runda w teorii może ciekawa, ale z drugiej strony wszystko było jasne i czytelne, przede wszystkim z naszej też i perspektywy. 25 sekund do końca, więc sporo czasu. Tutaj Alex musiałby odegrać naprawdę niesamowitą rundę. Na razie chociaż jeden frag pozyskany zbyt łatwo. TCS jakby tylko i wyłącznie miał zebrać informacje, ale już wychyla powoli Kadian. Zlokalizował także swojego przeciwnika stawna, ale Kadian, proszę bardzo, Kadian w takim swoim firmowym stylu, możemy śmiało powiedzieć, chociaż w tym momencie Deadzy, sytuacja 1-1. Staw jednak złapany i Deadzy wygrywa tę rundę. Ale teraz ta ustawka może być naprawdę fenomenalna i jest świetna, ależ te dywany działają po stronie Heroic. Już z trzema eliminacjami, Kadian trafił ze snajperki, to było przecież entry. Troszeczkę z roli lidera przechodzi w rolę takiego star playera na Inferno. Myślę, że możemy spodziewać się eliminacji. Pytanie, czy sprawdzą, pytanie, czy będą spodziewać się, tak jest. Znalazł już bez problemu te eliminacje, z podpleczu wychyla się Alex, ale ma znowu potworne problemy i o to chodziło. Ta przewaga jest w rękach zawodników Heroic. Teraz jednak przejdzie Mopos przez Smoka. No nie, poczeka na jego zejście, ale wybiera zły cel. Co prawda, Kadian odbija się, odpowiada. No ale Mopos też z eliminacją. Kadian jednak trafia już teraz ze snajperki. Dev zostaje sam. Ma jedną eliminację, ale teraz rozdwoili się zawodnicy Heroic. Jeden na bananie, drugi przy wejściu na ruiny. Snajperka odnaleziona. Dużo ciekawych rund, dużo ciekawych eliminacji. Ale czy spodziewa się? Tak, spodziewa się zawodnika Heroic. Oj, refresh na dobrej pozycji. Jest eliminacja i ogromny problem w tym momencie dla ekipy Movistar Riders, bo tu od razu dopalone ruiny. Chcieli tutaj się pojawić, teraz Sunfajus niecelnie ze snajperki, raz, drugi, jakaś jedna eliminacja, może jeszcze się pojawi, ale na pewno nie runda, na pewno nie punkt i na pewno nie w tym meczu. Mapa de Inferno 16-7, zwycięża ekipa Heroic na wyborze ekipy hiszpańskiej. To może być faktycznie niespodzianka, wychodzą, teraz łapią jednak tę eliminację. Kadian trafił wcześniej snajpera po stronie przeciwnej, nakreślaliśmy ten pojedynek i jeszcze stawno wraca się na banan, o którą na pewno zdają świetnie i proszę bardzo, agresywnie refresh na Gali. Jest eliminacja PSS. No teraz trafiony Stawn przebiegał, jak widzimy, do Monstera do lewej strony. Nie tam, jego koledzy się kierują. Na bombsite robi się gorąco i jeszcze Alex, który łapie Kadiana. Na Sunfajus jest przygotowany do takiej pozycji, która no, na pewno będzie sporym zaskoczeniem dla antyterrorystów. Szczególnie, że w tym momencie on jeszcze wchodzi na plecy. To musi się udać, nie ma innej możliwości. Davik ugrywa to wszystko na czas. No i proszę bardzo, Sunfajus może wybierać, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników. Wie, że tutaj paczka jest rozbrajana i wie, że ma to wszystko pod kontrolą. Robi to Sunfajus. Alex, no też w tym momencie już nie musi wychylać. W końcu czas mu sprzyja. To będzie siódme zwycięstwo wpadające na konto Movistar Riders. Fenomenalna runda od tych graczy. Bo jednak Mopos tutaj na razie sobie daje radę. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta eliminacja wpada na konto hiszpańskiego zawodnika. Ale tam nie ma absolutnie nic. Będzie wychodził, chociaż złapany jednak przez Moposa. Ależ ważny strzał, jeżeli chodzi właśnie o wybronienie jeszcze plantującego paczkę terrorysty. No i Kadian cały czas w tej samej pozycji, ale pytanie, co tutaj zdziała refresh, bo on chyba ma najwięcej w tym momencie, aby jeszcze tę rundę uratować. Do powiedzenia, refresh próbuje to rozegrać, sytuacja 1-1, ma zestaw do rozbrajania, ma też na pewno sporo nadziei, ale jednak skutecznością to wszystko kończy Alex. Byte przez Heroic, one totalnie nie powinny mieć tutaj miejsca. Oj, refresh, już oni skrócili Monster, nie gotowi byli na to Devs i Alex. Ci zawodnicy, którzy ostatnio grali na syfie, teraz Monster troszeczkę ich zaskoczył. No i Sunfajus zostaje w grze, on oczywiście już z jedną eliminacją, wcelowani są w Monster, zawodnicy Heroic to nie i było idą szans w stronę punktu meczowego. Świetnie to była jedna z tych pierwszych rund w tej połowie i teraz Stawn również korzysta z tej siły, mocy. Paczka będzie zaplantowana, chociaż tutaj Staw odpowiada za plecami, cały czas jeszcze utrzymując bombsite'a. Wiedzą, że to jest klucz do sukcesu. Kadian jako wsparcie, dwie snajperki. To musi się sprawdzić, szczególnie jeżeli liczebność jest po ich stronie. Sunfajus to wszystko plantuje. Próbuje go znaleźć i zrobił koniec to meczu. Heroic, fenomenalna runda od niego. Ależ radość, zobaczmy, jak w tym momencie Kadian wyskakuje, zrzuca te słuchawki, ten sprzęt go nie obchodzi. Oni są legendami, nowe legendy Majora, Kadian i cała ta młoda drużyna Heroic. Mimo że skład jest naprawdę młody, to już bardzo piekielnie utytułowane. Oni rozpoczęli tę drogę w 2020 roku. Oj, tutaj to będzie akcja, tu będzie wyjście. Jest dołożony Bymas z jedną
eliminacją. Jeszcze cały czas żyje, ale no właśnie. Za mało. Problemy na samym początku, które gdzieś poniekąd mogły nam już powiedzieć, ale... że Bymas tam długo nie pożyje. Tak, ale jedna eliminacja, ale to sprawia, że terroryści rotują, wycofują się z tej pozycji, bo jednak sprawdzone to wszystko przez zawodnika grającego w defensywie. Informacja, Robs teraz eliminacją, jeszcze dorzucony zapalający, jest już jeden z terrorystów. Frozen nie wygrywa tego pojedynku, ale Robs już znów skuteczny. Co więcej, ma pakę, 15 sekund do końca, musi gonić Tapsen, ale też nie wiem, czy tu jest szansa, żeby jeszcze zdążył. Mam wrażenie, że nie ma już teraz absolutnie takiej możliwości. Syrson sam na dwóch, 6 sekund do końca. Maus, jestem pod wrażeniem tego, jak aktywnie w defensywie gra Maus. Dexter znajduje lukę. Tutaj w tym momencie może odpowiedzieć, ale no znajduje się w paszczy lwa, możemy powiedzieć. Ma pakę pod kontrolą. I z jednej i z drugiej strony przeciwnicy, chociaż kto wie, może to będzie runda właśnie tego meczu. Dexter. Ojej, on może sporo zrobić, gdyby jeszcze teraz trafił. Dexter, co tu się dzieje? Kolejny brak, co za akcja? Och, teraz wydawało się, że będzie przygotowany, ale jednak Tizian ma dobrą pozycję, aby to spokojnie na pewno rozegrać. Pojedynczo, Acor złapany. Teraz jeszcze na celowniku nie kto inny właśnie jak Robs. On wychyli i Tapsem blisko tego, aby tę rundę ratować, ale jednak Bymas pod samą końcówkę sięga po 8 punkt. Fenomenalna runda, bo oczywiście autorem końcowym tych eliminacji Bymas. Ale pamiętajmy dokładnie, kto to wszystko zapoczątkował. No, mógłby rządzić i rządzić tak naprawdę na scenie światowej, a na razie robi to Tapsem na środku za łatwo, dwa fragi. Nie ma tu wstępu, jeszcze te płomienie, znów czytana gra zawodników Mausport. Zobaczmy od razu momentalnie wzmocniony środek, także od drugiej strony podchodzi Kito, na którego może i narzekaliśmy w trakcie nawet tego spotkania. Spieszają w takim momencie, który może być zaskakujący, ale Gate jeszcze świetna reakcja. Już eliminacja, próbuje pomóc drugi zawodników w defensywie, ale Gate musi na razie sobie radzić pojedynkę i nie daje rady. Robs, oto nie był tak dobrze dorzucony granat, jakby chciał na pewno Robs, ale też może i zbyt agresywnie w tej sytuacji. Ale mamy dwóch na dwóch, ale Acor wszystko zmienia i daje przewagę swojej drużynie. Tapsen jeszcze agresywnie. Może się podobać i myślę, że tak grający aktualnie Mausports uniemożliwi Big jakiekolwiek jeszcze tutaj interwencje. No i o tym właśnie mówiłem. Acor nikogo się nie obawiał. Łukasz uzgodzić, że powinna pojawić się wcześniej, bo już wcześniej te też problemy przecież były widoczne. No i to już jest ten moment, kiedy wydaje mi się, że nie mówimy tutaj nawet o sytuacji, kiedy Zjan ma lukę. Są przygotowani, no gdzieś tam może i luka była, ale był flash, ale jest też Syrson kapitalnie po raz kolejny. On w tym bliskim dystansie także potrafi walczyć, Syrson, a przecież jeszcze ma jeszcze Tiziana do pomocy. Tylko Acor, który to już raz zostaje sam na mapie. 9-6, jednak taki wynik Big. Realizuje ten najlepszy dla nich scenariusz. Ojej, no nie no. Nie no, to był fenomenalny szans, potem jeszcze Syrson, ale jeszcze pod samą końcówkę wybronił się właśnie z Desert Eagle'a. Tutaj była ta eliminacja, no ale Syrson, okej. Muszę ewentualnie zachować broń. Na razie Syrson, fenomenalnie, ale to w odpowiedzi Frozen! Co teraz zrobił Frozen? 4 eliminacje i Gate pozostaje sam. To może być końcówka mapy Inferno, ale Gate jeszcze stara się to wszystko jakkolwiek poskładać, ale to szklanka pękła, tutaj nie ma już co zbierać, Frozen. Jest przewaga, widzieliśmy wcześniej proste zagranie, a teraz troszkę tak jak pokazywał Robs te kontrole, tak teraz Frozen wyjazd tak naprawdę bez respektu do rywala. Zapomnieć chyba właśnie o tych ewentualnych czekaj, bo zobacz, co się dzieje, tam był blisko Dexter eliminacji, nawet więcej niż jednej, bo zobaczmy na HP. A Dexter, no właśnie, wydawało się, że będzie czekał. No to był błąd, to wychylenie. Kosztowało go życie. O, nie pochowali się tak dobrze terroryści, nie mają rewelacyjnej pozycji. Do tego Frozen jeszcze spokojnie, krok po kroku. No i nagle Mausports ma przewagę. 3-2 Syrson oraz Gate. Gate z fragiem. Wiedzą o snajperze, ale snajper też chce zaskoczyć. Podchodzi od szerszych drzwi i zaskakuje faktycznie Frozena. Jest dojazd pozycji od Bimasa. I teraz 1-1. Ale tam była szansa, ale właśnie dorzucony gran zapalający. Bimas już myślę, że wie. Chociaż jest smoke. I czy jest smoke? Nie, nie ma smoke'a. Nie ma smoke'a u Bimasa. Mało czasu, musi być eksplozja, a to oznacza wynik 8-7. I co zrobi zespół Big? Trzeba podejść, no dorzucany w końcu jakiś smoke, będzie flash na wyjście, no to musi być szybko, bardzo szybko rozegrany. Ten flash chyba też nie najlepiej, nie mam pewności, ale tak się wydaje. No i proszę, są jednak fragi od antyterrorystów, ale odpowiedź od Frozena, od Bimasa. Mamy na koniec starcie 1-1, ale mówiłem o defie, że tego defa nie ma i Tapsen zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie nic zrobić. Mało czasu, za chwilę będzie eksplozja, no nawet tego fraga gdzieś na koniec nie zobaczymy, czy to od Bimasa, czy to od Tapsena. Maszynowe, karabina AK, jest dojazd, ta pozycja Syrsona, ten trafi, ale nie ma eliminacji. Frozen przebija się przez
jego ustawienie, ale na dole jest też przygotowany Kito, przepraszam bardzo, bo skasowany przez Dextera, ale no właśnie, jest ta rotacja, Tizian poobijany Frozen, no liczą terroryści, tylko przygotowany był zawodnik, ale jednak Robs pokazuje świetną reakcję, nie było to tak pewne, poza całym strzałem i Robs to wszystko zakończy, on nie był to jakiś fenomenalny pojedynek w jego wykonaniu, fenomenalne spotkanie, bo akurat jak Frozen faktycznie w tym meczu akurat były te jego momenty, tak jak też na tej mapie, sporo tych eliminacji. Mao Sports wygrywa spotkanie i to oni awansują do fazy legend, a Big, no właśnie, nie jest pytanie, to wynik, z którego będą zadowoleni, co delikatnie z Big? Mówiąc. No, żegnamy Big tak naprawdę z PGL Major 2021. Spore zaskoczenie. I witamy po przerwie już ze mną na pokładzie. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dzisiaj deser z moim udziałem właściwie. Dzisiaj deser w postaci meczu Astralis kontra Spirit. Rozpoczynamy ten pojedynek na mapie Dedas 2. Oj tak, to wybór teamu Spirit. No i zobaczmy, jak się to wszystko rozpocznie. Będzie musiał Magisk rozegrać jakąś fantastyczną rundę, żeby to wszystko uratować, ale nic z tego. Jest Lucky, ale daleko, daleko od BS-a. Bombset był zajęty i dla mnie, no właściwie już jest po rundzie. Cały czas sprawdzają każdy kąt, boją się jeszcze o plecy. Tu sam Da Young namierzony, on już z podniesionym uspem po Magisku. On właśnie zajmuje tę pozycję. Teraz Mir, jeden frag zdobyty i jeszcze będzie kolejny Mir, co teraz rozdał w trupiarni. No jakby kompletnie zapomnieli o tej pozycji zawodnicy antyterrorystów. Glejk tymczasem. No fenomenalny headshot, Magisk jeszcze rozdał. No proszę. No teraz błysnęli geniuszem gracze Astralis z tymi headshotami z Digla, ale brakuje kolejnych trafień. Dupri, on przecież tylko z pistoletem, z 5-7. No Lucky też wie, zdaje sobie sprawę, że buty device to jest rozmiar 52. Ależ teraz sprytnie. I proszę, Dexter znów skutecznie, no brakowało wcześniej chociaż Dextera. Tylko jak się to zakończy, bo to jest przewaga antyterrorystów, zostaje sam Sanda Young. A jeszcze zostało kilkanaście sekund, by rozbroić bombę. Wiedzą o jego obecności, antyterroryści wiedzą, gdzie się chowa. Dorzucone jeszcze świetnie granaty. Bardzo ładnie końcówkę rozegrali zawodnicy Astralis. Astralis tak dominowało, Astralis tak grało, ale to już są inne czasy. Teraz nie ma device'a, jest Lucky. Mówiliśmy o tym. No to jest naprawdę spory rozmiar butów, które trzeba gdzieś tutaj uzupełnić. Lucky, no na razie powiedzmy taka stópka baletnicy. Tak, to tak jakby chciał Pago założyć buty Marcina Gortata albo Jerzego Janowicza. To myślę, że tutaj jest ten poziom mniej więcej. Spływy kajakowe bardzo lubię. Także ta dwójkowa defensywa to się może udać, chociaż flash bardzo nieprzyjemny. No i teraz Zypex musi się utrzymać jak najdłużej. Już wiedzą terroryści, że to jest dwóch rywali. Dupri z jednym i drugim frajem. Pięknie Dupri, hat-trick zaliczony przez niego i tylko Dexter przeżycił. Tutaj jest dwóch zawodników. Jeden będzie od tunelu i ruszają trójkowo. No nic z tego. Świetna decyzja Astralis. Oni są gotowi na taką naprawdę młódzkę pod bombsite'em B. Oj tak, tutaj przygotowani do wojny. Dwóch antyterrorystów, czterech terrorystów, ale pistolety 4-4. I po fleszu będzie wyjście, ale będzie zamieszanie. To wymyślili, Dexter, co? Jakim cudem po takim fleszu? No udaje się sfragować. Magix, on przecież na full mleku zdobywa tego fraga. Tymczasem Zypex, on będzie się spodziewał, gdzie będzie rywal, a i tak nie udało się trafić. Doskonała sekuracja po stronie antyterrorystów. No i ten strzał na fleszu od Magixa, to zrobiło robotę. No liczą na Glaive, że on tutaj coś wyciąga. Nie, chcą chociaż mieć tę jedną możliwość, żeby kogoś trafić. No i dostał chopper, podchodzi Glaive na blisko. Pięknie Glaive! No a teraz Dexter na środku, ale Glaive po raz kolejny, no proszę! Już wiemy, dlaczego Lucky oddał tego scouta swojemu koledze, mimo że to Lucky jest tym podstawowym snajperem. Chociaż Glaive już od długiej, on tam na czysto zajmuje pozycję. Trafiony Magix i jeszcze jeden strzał. Teraz niewiele brakowało, pędzi Glaive, ile ma sił w nogach, żeby tylko zasekurować, bo przecież tam nie ma karabinów. No i Glaive już dostał cynk, Glaive znowu nie próba strzału, tym razem nie celnie, ale jest Dupri, no i Glaive po raz kolejny! Ależ to zrobił! Jaką on miał tutaj skuteczność z tego scouta! Chyba możemy mówić o zakończeniu mapy, bo to już tylko dwóch zawodników. Dexter, Magix, oni już raczej bez szans. Niecelny strzał Lakiego momentalnie się schował, ale no, odbicie bombsite'u B we dwóch na czterech to jest nie do zrobienia. Magix, on też zginie. Lucky pomylił się raz, ale za drugim razem już trafia bardzo celnie Glaive. No, widzimy, jak tutaj zadowolony z tego starcia, jak zadowolony z gry swojego zespołu i na pewno jak zadowolony ze swojej formy indywidualnej, bo on był tutaj królem mapy Dust 2. Wraca do swojego kolegi. A teraz Dexter bardzo sprytnie wyczuł, że coś się tutaj dzieje dziwnego. No i Glaive przed wielką szansą. Antyterroryści z defusem u Dextera, ale bez granatów. Gdzie są rywale? Gdzie są ustawieni? Ci sprawdzają trójki. Oczywiście tam zapalający i teraz Glaive już znana jego pozycja. Bomba jest rozbrajana, ale co więcej? Nic więcej, bo Glaive to wszystko wyjaśnia. Astralis mimo dwóch fragów na bombsite B jeszcze nie podjęło decyzji. Jeszcze wcale nie chcą atakować. Zdziwienie, że tutaj jest pusto. No ale teraz muszą interweniować. Muszą zareagować na to, co się stało. No zobacz, oni zajmują pozycję. Oni jeszcze ruiny sprawdzają, bo myślą,
no na pewno ktoś tu jest, przecież zajęli bombside. Czy no, oni jeszcze ale wrócą? Powiem ci, że to, że teraz Team ale Spirit zajęło pozycję. Spirit jeszcze zajęło pozycję, takie jakby w zasadzie no początek rundy, gramy trójkowo na B. Tak, dokładnie co tu tak, runda zaczyna się od początku. I to wejście na bombset B, no naprawdę będzie trudne. Ale są trzy zapalające. Tak, no cały czas oni się za chwilę będą gasić. Dexter z eliminacją. Terroryści nie mają pojęcia o tym, że tu jest trzech rywali. Zaryzykowało tym Spirit. Brawo za tę decyzję. Brawo za to, co zrobili zawodnicy antyterrorystów. Tu już nie ma czasu na drogę powrotną na bombset A. Tutaj trzeba będzie plantować, ale to będzie bardzo trudne. Dexter, oj, nie trafi, ale to nie ma znaczenia. Mało czasu do końca. To będzie czwarta runda dla Teamu Spirit. No fenomenalnie to wszystko przewidzieli. Brawo. Na kolcji, że niecelny jednak strzał, zdołał się schować. No i tu od razu podchodzi Zypex. Dexter będzie miał mało miejsca, ale Dexter jeden fakt do tej kolejny dla Dextera. Na pięciu punktach życia. Bardzo ważna wygrana runda przez Dextera i w końcu on pokazał, że na niego można liczyć. Tu Magisk może wychylić tuż za chwilę. Dwa trafienia Magiska i tylko Dexter przy życiu. Ale kto jak nie on? Dexter coraz bliżej. No gdyby tak wszedł w bombsite Dexter, ale właśnie to jest kontregon, nie sprawdzi, a jednak Dexter z eliminacją. Czy sprawdzi? No i Lucky, czy wie o tym Dexter, czy nie? Oto jest pytanie. Coraz bliżej. O, ta lufa wystająca! Co? Jednak Dexter, no niesamowite, podniesiona jeszcze snajperka. 10 sekund, będzie musiał plantować, no i wszystko w rękach Dupree. 5 sekund, teraz dopiero podłoże, ale to da czas Dupreechowi. Jednak Dexter! O! Co on wymyślił, Dexter? No nieprawdopodobne, jakie ryzyko! Jednak nie plantował, nie miałby czasu, zdaje się, podłożyć po raz drugi. Nawet nie wiedział, gdzie jest rywal, on zaryzykował, postawił wszystko na jedną kartę. Jest na tej być może najważniejszej mapie dla Spirit obecny, bez wątpienia. O teraz, Glaive tutaj ma jeszcze Dupreego do pomocy. Glaive trafia. Jeszcze gdzieś tam przez teksturę. Dupree także na pozycji takiej otwartej, ale zaskoczył w ten sposób rywala. No i może Dexter ratował przed momentem, ale teraz też ktoś ratować musi, a Dextera nie ma. Jest tylko Chopper, który mówiłem, że ma problemy. No sam będzie na plecach rywala za moment, ale będzie miał też rywala na swoich plecach. Zypex był Zypex tutaj. Sprawdził, przerotował, pojawił się w odpowiednim miejscu. No i tak, tego się Lucky nie spodziewa. No teraz Dexter musi trafić. Oj, niecelne strzały Dextera. Lucky! Lucky jednak na lagu chyba Go TV po prostu. Już aż Go TV się zagotowało po tych niecelnych strzałach. Za dużo by tego było. No właśnie, te niecelne strzały Dextera i Lucky zdołał wrócić do swojego kolegi i tam, no... No, chyba nie widzi, ach, zobaczył w końcu Choppera, no gdzieś ten smoke zaczął opadać i w tym momencie Lucky wcelowany poradził sobie fantastycznie, Zypex od respa był gotowy. I teraz wszystko w rękach Dupreecha, ten agresywnie zdobędzie eliminację, zgubił się na chwilę terrorysta, Dupree już pilnuje domku, kolejny frag dla Dupreecha, ten cały czas walczy, sam daje Janku, dało mu się odpowiedzieć, będzie mógł pikować, chociaż Mir agresywnie wiedział, gdzie ma się wcelować i jeszcze poprosił sam daje Yanga o pomoc, bardzo sprytnie, przytomnie zawodnicy terrorystów, no i Lucky zostaje sam, taka runda bardzo trudna do ugrania. Amir nie kalkulował, tylko wyjechał na heady, gdyby teraz się schować tej w ręce. Na razie jednak czeka Dupree, a Chopper, no nie, no takim zagraniem nie mógł kompletnie zaskoczyć. Blisko Dexter, ale Lucky nie myli się, sam Dai Yang zostaje sam. No jeszcze Lucky tego nie kończy, ale to już jest sekunda, może dwie, które dzielą Astralis od awansu. A więc jednak Astralis po męczarniach, 0-2, przecież oni byli jedną nogą poza turniejem. Grali fatalnie, śmiano się z nich wręcz na scenie Counter-Strike'a, a dziś Astralis udowadnia, że nigdy nie można w nich wątpić. Nawet w najgorszym możliwym momencie Astralis może zaskoczyć, tak jak zaskakująco wrócili z bilansem 3-2 i to oni awansują dalej. Załamani oczywiście zawodnicy Teamu Spirit. Oni przede wszystkim wczoraj byli blisko, mieli bilans 2-1, walczyli z Virtus Pro, mieli 14-7 na overpassie i roztrwonili to zwycięstwo. Uzupełniali pewnie Pikema na jutro, bo trzeba będzie oczywiście uzupełnić Pikema na jutro. Zobaczymy, jakie będą pary w spotkaniach w tym Swissie. Także jutro oczywiście od 11 ruszamy z kolejnymi spotkaniami już nie w fazie Challengers, już w fazie Legend, czyli te największe, najlepsze zespoły Majora PGL Stockholm 2021. Zapraszam serdecznie na transmisję, a na dzisiaj to będzie wszystko. Także dziękujemy bardzo i widzimy się już jutro o godzinie 11.